Ten program działa w Suwałkach od 5 lat. Efektem jest wymiana starych, zużytych pieców na rozwiązania nowoczesne i zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku. W 341 domach wymieniono stare, zużyte piece na rozwiązania bardziej ekologiczne, informuje Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk. Dodaje, że wśród Suwałczan największą popularnością cieszą się przyłącza gazowe, które wybrało do tej pory blisko 200 właścicieli nieruchomości. Ponad 80 domów podłączono do sieci PEC. Nowe piece trafiły do 58 budynków. Tyle udało się zrobić dzięki dotacji, na którą miasto do tej pory wyłożyło 1 175 tysięcy złotych. O dotację miejską mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu miasta. Pozyskanych środków można sfinansować budowę przyłącza gazowego, podłączenie do miejskiej sieci centralnego ogrzewania lub, gdy takie rozwiązanie jest niemożliwe, zakup ekologicznego, oszczędnego pieca. Jeśli dochód na jednego członka rodziny zainteresowanej zmianą nie przekracza 1100 zł, to dotacja może sięgnąć 70% inwestycji, przy czym nie może być to więcej niż 6000 zł. Ta maksymalna kwota maleje wraz ze wzrostem dochodów w rodzinie. Przy kwocie do 1600 zł na głowę dotacja wyniesie nie więcej niż 4000. Przy dochodach powyżej 1600 zł na osobę maksymalna wartość dotacji to 3000. Już od 15 lutego w suwalskim ratuszu dostępni będą urzędnicy pomagający wypełnić wnioski o tę dotację. Ratusz zachęca do skorzystania ze wsparcia. Ekologiczne rozwiązania to lepsza jakość powietrza, którym oddychamy, przekonuje magistrat. Czas na złożenie wniosku upłynie z końcem marca.